Jestem nauczycielem, w związku z tym zarabiam z dobrym przybliżeniem nic, ale z jakiegoś powodu trochę mi zależy. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda podstawa programowa po ostatnich zmianach. W tym celu. Rozglądam się za jakimś pewnym źródłem informacji, czyli na pewno nie tym tutaj. I widzę rząd, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Klikam. To wygląda obiecująco. Kliknę. Rzuciło mnie na stronę, gdzie nic nie ma. Mam iść na inną stronę. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Okej. Okay. No, i niby fajnie, tylko że jak klikałem w szkoły ponadpodstawowe, a tu jest wszystko dla podstawówek. Co tu się wydarzyło? Może cofnę tu. Może po prostu link jest zły. Tu chyba będą wszystkie podstawy. Um... No to się, kurwa, dowiedziałem, jak wygląda podstawa programowa. A spróbujmy inaczej. Może nie powinienem był klikać materiały, tylko nowa podstawa programowa dali całą technikum i bla, bla, bla. Kliknę to. Dziennik ustaw. I to jest stara podstawa programowa. Po takiej przygodzie z państwowymi stronami człowiek może chcieć kliknąć w to tutaj. Tutaj postawa programowa jest bardzo ładnie podana. To wygląda pro. Problem w tym, że pomimo tego napisu sugerującego, że postawy programowe na tej stronie są aktualne, nie są. Na tej stronie są bardzo ładnie podane stare postawy programowe, te, które na ten rok szkolny już nie obowiązują. W kontekście tego zastanawiam się, jakim cudem ten tak zwany system edukacji w Polsce w ogóle jeszcze działa.